Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 71 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Rozpocznijmy nasze spotkanie od wspólnej modlitwy Psalmem 45, wersety od 2 do 10. Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głosze dla króla. Mój język jest jak rylec biegłego pisarza. Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich. Wdzięk rozlał się na Twoich wargach. przeto Tobie pobłogosławił Bóg na wieki. Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę. Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wierności i łagodnej sprawiedliwości, a prawica Twoja niech Ci wskaże wielkie czyny. Strzały Twoje są ostre. Ludy poddają się Tobie, trafiają w serce wrogów króla. Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie. Berło Twego królestwa berłem sprawiedliwym. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna Ci nieprawość. Dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Ciebie olejkiem radości, hojniej niż równych Ci losem. Wszystkie Twoje szaty pachną mirrą, aloesem. Płynący z pałaców z Kości Słoniowej, dźwięk lutni, raduje ciebie. Wczoraj zakończyliśmy lekturę Pięcioksięgu Mojżesza, której sercem jest historia wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej oraz uformowanie się nowego narodu, który na Chorebie otrzymuje prawo i zawiera przymierze z Bogiem. Wiemy jednak, że historia ta nie kończy się wraz ze śmiercią Mojżesza. Dalszą część historii znajdujemy w księdze Jozuego, którą dziś zaczniemy czytać. Na początek dwa pierwsze rozdziały tej księgi. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: Mojżesz, sługa mój, umarł. Teraz więc wstań. Przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja daję Izraelitom. Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Hittytów, aż do wielkiego morza w stronę zachodzącego słońca, będzie waszą krainą. Nikt się nie ostoi przed Tobą przez wszystkie dni Twego życia. Jak byłem z Mojżeszem. Tak będę z Tobą, nie opuszczę cię ani nie porzucę. Bądź mężny i mocny, ponieważ Ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego prawa, które nakazał Ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała Twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta księga prawa będzie zawsze na twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Czyż ci nie rozkazałem, bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg Twój, wszędzie gdziekolwiek pójdziesz. Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu mówiąc, przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi. Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech dniach przeprawicie się tu przez Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie. Następnie Jozue przemówił do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manassesa. Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki dał wam Mojżesz, sługa Pana, gdy rzekł. Pan, Bóg Wasz, daje wam odpoczynek i obdarza tą ziemią. Wasze żony, dzieci i trzody mogą pozostać w kraju, który dał wam Mojżesz za Jordanem. Wy jednak musicie wyruszyć uzbrojeni na czele swych braci. Wszyscy zdolni do boju mężczyźni, i musicie im pomóc, aż Pan użyczy pokoju braciom waszym, jak i wam, i aż oni również posiądą ziemię, którą da im Pan, Bóg Wasz. Wtedy możecie wrócić do kraju, który do was należy i który dał wam Mojżesz, sługa Pana, po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi słońca. Odpowiedzieli więc Jozuemu tymi słowami. Wszystko, coś nam rozkazał, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak posłuszni byliśmy we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg Twój, był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się Twojemu głosowi i nie będzie posłuszny twemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz, musi umrzeć. Tylko bądź mężny i mocny. Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Shittim dwóch zwiadowców, dając im polecenie Idźcie i obejrzyjcie okolice Jerycha. Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rahab i udali się tam na spoczynek. Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach. Oto mężowie spośród Izraelitów przybyli tu tej nocy, by wybadać kraj. Posłał więc król Jerycha do Racha rozkaz. Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju. Lecz kobieta wzięła tych dwóch mężczyzn i ukryła ich. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie. Ale nie wiedziałam, skąd byli. Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pośpieszcie za nimi jak najrychlej, a dościgniecie ich. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła. Ludzie królewscy natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż ku Brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających. Zwiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rachab weszła do nich na dach i tak do nich powiedziała: Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż strach przed wami padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu Sihonowi i Ogowi których obłożyliście klątwą. Na wieść o tym zatrwożyły się serca nasze, i zabrakło nam odwagi wobec Was, ponieważ Pan, Bóg Wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam Wam życzliwość, tak i Wy okażecie życzliwość domowi Mego Ojca. Dacie mi znak jako rękojmie, że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry. Że zachowacie wszystko, co do nich należy, i uchronicie nas od śmierci. Odpowiedzieli jej ci mężowie: Życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy Ci życzliwość i wierność. Po czym spuściła ich na powrozie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego, i jakby w murze mieszkała. Udajcie się w góry, rzekła do nich, aby was nie spotkali ścigający, i ukryjcie się tam przez trzy dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę. Zwiadowcy powiedzieli: Tak wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć, gdy wejdziemy do kraju. Uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu ojca twego, matkę twoją, braci twoich i całą rodzinę. Jeżeli ktokolwiek wyjdzie poza drzwi twego domu, krew jego spadnie na jego głowę, a my będziemy niewinni. Kto jednak w domu z tobą pozostanie, krew jego spadnie na naszą głowę, jeżeli czyjaś ręka go dotknie. "Gdybyś jednak sprawę naszą wydała, będziemy wolni od przysięgi, którą od nas przyjęłaś." Na to odpowiedziała: Niech tak będzie jak mówicie. I zakończyła rozmowę, a oni się oddalili. Wtedy ona uwiązała purpurowy powróz u okna. Oni zaś poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez trzy dni, aż powrócili ludzie wysłani na ich poszukiwanie. Ci zaś przeszukali całą drogę, ale nikogo nie znaleźli. Wtedy powrócili również dwaj mężowie. Zeszli z góry, przeprawili się przez rzekę, a gdy przybyli do Jozułego syna Nuna, opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało. I rzekli do Jozułego: Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce, i już wszyscy mieszkańcy struchleli przed nami. W 11 rozdziale Ewangelii według Świętego Marka przeczytamy o wydarzeniach związanych z niedzielą palmową, uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, oczyszczenie świątyni oraz rozmowę Jezusa z farzeuszami. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed Wami. A zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich. Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle. Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali. Hosanna. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, Podszedł ku niemu zobaczyć czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: Niechaj już nikt nigdy nie jest z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc, czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przeklołeś, uschł. Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś. Aby także ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali go, Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie. A powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrześcijanowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi? Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. Jezus im rzekł: Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.